A co najgorsze, zlagowało mi Brawla. Widzicie, co się dzieje? Nie mogłem nic zrobić. Gra o legendę, a mi się wszystko buguje. Chłopie, musisz nauczyć się grać. Gościu, graj lepiej, nubie. Hej, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w kolejnym kozackim odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj zobaczycie, jak 24 godziny od brąza wbiłem legendarną rangę. I to jeszcze w teamie z graczem, który powrócił po wielu latach w Brawl Stars i grał pierwszy raz. Cały ten odcinek w ogóle został nagrany przypadkiem, bo działo się to w tym momencie, kiedy nagrywałem, miałem taki troszeczkę gorszy okres w swoim życiu, ale wyszedł na tyle fajnie, że muszę wam o tym wszystkim opowiedzieć. I jako, że już za niecałe kilkanaście godzin kończy się ten sezon w Brawl Stars i rozpoczyna się nowy, to jeżeli chcielibyście, żebym spróbował wbić Mastera, czyli najwyższą rangę, jaka istnieje w Brawl właśnie w tym nowym sezonie, to zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek i zrobię wszystko, żeby nauczyć się na tyle dobrze grać i wbić tą rangę. Jak wiecie, ja jestem takim raczej przeciętnym graczem, ale o dziwo z tą legendarną rangą poszło naprawdę mega, mega sprawnie i dosyć łatwo. To jeszcze tylko szybko powiem, że chciałbym jednemu widzowi spod tego filmu sprezentować nowiutkiego skina Koopa Spike, czyli jednego z najśmieszniejszych skinów, jakie są w grze, za friko w prezencie. Będzie to jedna z osób, która subskrybuje mój kanał, także pamiętajcie, żeby subskrybować go, zostawi łapkę pod tym odcinkiem, ma wpisany kod Damian w sklepie Brawl Stars i napisze w komentarzu, jaką aktualnie rangę ma w tym nowym trybie rankingowym w Brawl Stars. A tu wyświetla się osoba, która zgarnia kary za damiarski z ostatniego odcinka. Wielkie gratulacje, pamiętaj, że ustawić w opisie swojego kanału coś do kontaktu. A teraz lecimy z filmem! Zacznijmy od tego, że od razu jak wyszedł tryb rankingowy w Brawlu, czyli te 4 tygodnie temu, postanowiłem od razu go przetestować na streamie, grając z widzami i Werką. Dobra. Dobra, leży Spike. Dobra, leży B. Ale dojazd! I na moim głównym koncie Legenda Damian dobiłem wtedy jakiegoś golda. I nie ukrywam, spodobał mi się ten tryb, więc później w wolnym czasie na spokojnie dobiłem sobie jeszcze jakiegoś diamencika. I do tej rangi najlepszym moim dropem była właśnie ta Mariposa Piper, co bardzo mnie ucieszyło. Piper Mariposa. Let's go. Ja nawet na to nie patrzę. Patrzę, światełko jeszcze odpalę. Bang! A potem zostawiłem ten tryb na jakiś czas, bo po prostu nie miałem na tyle wolnych momentów, żeby sobie tam śmigać i wbijać rangi. I teraz się pewnie zastanawiacie, jak to możliwe, że wbiłem tą legendarną rangę w 24 godziny. Otóż sprawa jest taka, że w ogóle tego nie planowałem, bo to wszystko wydarzyło się w momencie, jak miałem chwilową przerwę od YouTube'a. Odwiedził mnie wtedy mój YouTube'owy kumpel Nexe, może czego kojarzy z jakichś filmów z Minecrafta, Among Usa. No i też 4 lata temu on sam nagrywał Brawl Stars na swoim kanale. No i w pewnym momencie, jak sobie siedzieliśmy razem, on uznał, że nagle pobierze Brawl Stars, chyba po to, żeby mi trochę poprawić humor i ze mną pograć. Także wielkie pozdro Nexe333, jesteś giga szefem. Mega mi poprawiłeś w ogóle ten humor, no i zobaczcie, co tu się wydarzyło, jak on wbił na to swoje konto. Tutaj wszyscy jacyś zadymiarze mu się polepszali, on nie grał przez tyle czasu. Leon nawet skoczył na 9 poziom i to jest bardzo ciekawy zadymiarz. Nexe po powrocie do gry musiał rozegrać właśnie jakąś taką pierwszą gierkę na boty. Potem od razu dostał ofertę, żeby kupić San Diego, ale dobra, no to się raczej nie opłacało. Jego pierwszy stardrop po 4 latach, wow. Mocno dało. I tutaj zobaczcie to, oto klejnoty za twoje bilety. I dostał właśnie tutaj jakieś gemy, wyrzucono go z klubu. Ciekawe tutaj powiadomienia dostał po tych 4 latach niegrania. Miał tutaj jeszcze kilka nagród oczywiście do poodbierania za jakieś pucharki, które wcześniej sobie pobijał. Tutaj w ogóle mu tłumaczyłem, o co chodzi z tymi kredytami, z tym wszystkim, bla 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 bla. No wy wiecie, Jackie odblokowana. Pokazuję wam to, bo chłop też dostał jakieś mega potężne powiadomienia. Zobaczcie to, skrzynki za dymiarza odchodzą i dostał właśnie tutaj jakby nagrodę za 8 właśnie tych Brawl Boxów. Dostał tutaj punkty mocy jeszcze do każdego z tych zadymiarzy. Nie jest tak jak teraz, że punkty mocy dostaje się do wszystkich zadymiarzy i można sobie wybrać, komu się to daje. Wcześniej to było właśnie tak, że dostawało się to do konkretnych brawlerów. Tutaj jeszcze otrzymał jakieś błyskotki, jakiegoś pinkatnego Majka i konkę. I ogólnie miał tam jeszcze mega, mega dużo rzeczy. Chłop nie grał przez 4 lata w Brawla, nie? Tyle emotek. Dostał oczywiście te wszystkie tutaj ikony gracza od 1 do 4. W końcu OG player, tak? No i słuchajcie, jego legendarny star drop. Zobaczmy, co mu tutaj wypadło po powrocie i dostał hiperdoładowanie do Dynamike'a. I to też jest ważny aspekt w wbijaniu tej legendarnej rangi. Wszystkiego się dowiecie już za sekundę. I jak widzicie, zaprosiłem go do gry, ale niestety nie mogłem z nim grać trybu rankingowego, no bo on miał brąza, ja miałem diamenta i te rangi były zbyt od siebie oddalone. Nexe też miał mało 9 leveli na zadymiarzach, przez co chłop wydał tyle pieniędzy na gamy i kupował gold za gamy tylko po to, żeby móc grać w tym trybie rankingowym. I jak ja to zobaczyłem, no to zmotywowałem się strasznie. Dlatego postanowiłem, że wejdę na moje drugie konto, dajcie mi chrupkę i będę razem z nim grał od zera. Właśnie od tego brąza. Grał jeszcze z nami mój kumpel Michał, no i zobaczcie, co dostałem, jak już byliśmy golda. Ogólnie szło nam naprawdę świetnie. W ogóle poleciłem Nexe, żeby ulepszył sobie Leona na poziomie 11, bo on wtedy z tym hypercharge'em, no moim zdaniem, był najbardziej upi zadymiarzem w grze. Mógł być niewidzialny, atakować. Serio, Leon w tamtym momencie prawie na każdą mapę na rankedy był mega, mega mocny. To jest pogrzane, że chłop dalej jest niewidzialny i może atakować inny gracz na tym hypercharge'u. Ja natomiast grałem głównie Larrym i Lorem albo Angelo. No i na spokojnie w takim składzie, gdzie Nexe grał pierwszy dzień w Brawla, wbiliśmy diamencik tako. Tutaj wszystko jeszcze dla potwierdzenia. Pięknie tutaj to wszystko fajnie wygląda. No i szło nam naprawdę wybitnie. Nie wiem, czy my jakiś mecz przegraliśmy. Tutaj od razu mityczny i tylko punkty do daga. No i od tego momentu, jak nabiłem diament 1, czyli tą samą rangę, co mam na głównym koncie, dajcie mi chrupkę i legenda Damian się zrównały poziomem i wróciłem po prostu do grania właśnie na mojej mainie. Tutaj też brałem sobie jakiegoś Cordeliusa, no i zobaczmy, co mi wypadło za star dropa rankingowego.
Boom! No, nowa ikona gracza. No nie było za kolorowo, tak szczerze. Wyczerpałem cały fart na Maripozie. Nagroda za diamencik 3, no i przyjrzyjmy się, czy tutaj też coś wypadło fajnego. Boom, błyskotki. Mało brakowało nam już do mityka, ale niestety Nexy musiał wrócić już do siebie do domu. Ale chwilę później złapaliśmy się na Discordzie i nie uwierzycie, zaczęliśmy znowu grać rankedy. Strasznie się chłop wciągnął. Zresztą ja też. Tutaj macie naszą zwycięską gierkę o mityka. Generalnie szło ona naprawdę mega, mega świetnie. Dołączył jeszcze tutaj do nas Neil i graliśmy sobie razem z nim. I jak widzicie, Nexy głównie grał właśnie albo Leonem, albo co jakiś czas Piperką, czy też tym Dynamakiem, o którym wam wcześniej mówiłem, no bo tych zadymiarzy miał bardziej ulepszonych niż innych. A ja jak się dało, no to brałem właśnie tych braci Larry i Lori, no bo oni przed nerfem byli tak, tak mocni. Dalej są dobrze, ale już nie są aż tak mocni, jak widzicie tutaj mityczny i od razu legendarny Stardrop, także jestem bardzo ciekawy, co tutaj wypadło, bo szczerze to nie pamiętam, więc pewnie ze słabego. Tutaj jeszcze oczywiście otrzymałem tą kartę bitewną, no i klikamy wyjście. I legenda, moi drodzy państwo! Czy to będzie gold? Jeżeli ja tego nie pamiętam, to znaczy, że to może być gold. Uwaga, uwaga, i to jest Star Power do Jessie, no tak, za bardzo to mi się chyba nie przyda. Nexa w ogóle wydropił tego skina do Dynamika, którego tam widzicie w tle, no gratki, siadło mu. A tutaj za kolejny awansik miałem właśnie tego rankingowego Stardropa i trafiłem spray. Mniej więcej gdzieś w tym momencie Nexa poprosił mi jakieś kolejne tipy, kogo jeszcze tam ulepszać, żeby mu się łatwiej grało właśnie w tym trybie rankingowym. I ja uznałem, że dobrym pomysłem będzie o to zapytać Zimona, który w sumie i tak doraził nam, że najlepiej aktualnie jest grać właśnie Larym i Lorem i właśnie Leonem, czyli za dużo się u nas nie zmieniło. Pograł też z nami, więc wielkie pozdro dla Zimona. Mega szef i chyba jedna z najbardziej sympatycznych osób, jakie poznałem właśnie w tym brawlowym świecie. No ale my graliśmy sobie właśnie tutaj dalej z Nilem i jak widzicie, no blisko do kolejnej rangi, a ja tym Larym stukałem naprawdę mega, mega dużo fragów. Dobrze, że go znerfili, bo był za mocny. No zobaczcie to sami, kolejna gierka, mamy tutaj awans. A ja taki nubek, robię sobie 9-3, co prawda tą postacią już tyle grałem. A nie, my tu jeszcze nie awansowaliśmy, zabrakło trochę. Kolejna gierka już dała nam awans, jak widzicie, mamy tutaj Mityka 3. Grałem tym razem Spike'em. Tym Spike oddaję i zobaczmy, no tutaj błyskotki znowu. Ale to już wyglądało naprawdę dobrze. Jak wam mówiłem, ja w ogóle nie planowałem tego odcinka. To wszystko wyszło samo z siebie, przez to, że Nexa, czyli mój ziomal, zaraził się pasją do grania w Brawla i zaczęliśmy cały czas nawalać. Bo wiecie, no najlepiej się zawsze gra właśnie z takimi ziomalami, jak ma się jakiś swój cel. To wtedy ewidentnie najprzyjemniej się je osiąga. Myślę, że każdy się z tym zgodzi. Ja w ogóle też wtedy uznałem, że muszę sobie już kupić karne zadymiarskie wersji z plusem, żeby właśnie też poulepszać jeszcze kilku zadymiarzy, żeby miał więcej opcji, jak chcę wbić tą legendarną rangę, a taki już był w tym momencie nasz cel. A teraz pora wam pokazać ostatnie gierki w drodze po legendarną rangę. A czy ktoś się nagrywa? Nie, no Boże. Tutaj mówiłem na ekstra, że już nagrywam. Ja mam tremę, stary. Czemu ty grasz Dynamikiem? Chłop na tą mapę wziął Dynamika. Bo jest Neil, chce grać. Miał brać właśnie Leona. Aha. Neil, co ty zrobiłeś? Nie, no to się nie mogło udać tutaj niestety. I zobaczcie to, minus 134. Boże. Także porażki też były. Łącznie tych porażek myślę, że mieliśmy gdzieś 3-4. Bo nie wziąłeś swojej postaci, którą cały czas grasz. No nie mogę. Larry, Lori. Nie klikało mi, bo było, że ty chcesz grać. Takich random pików to tam Nexa miał więcej. Czasami zagrał jakimś El Primo czy coś. Nie wiem w ogóle jakim cudem my wygrywaliśmy tam te gierki. Ale tutaj już słuchajcie, wszystko poszło po naszej myśli. Jeszcze się chciałem zamienić z Neilem na Piperkę, ale no nie chciał. Dlatego musiałem grać Larry i Lori. To nie tak, że po prostu do ta postać w moich rękach to była akurat mocna. No i lecimy, słuchajcie, z pierwszą rundą. To ja od razu gdzieś chciałem zaatakować na środek. Wszyscy w sumie poszliśmy środkiem. Jakieś tutaj takie strzały ostrzegawcze, żeby ich trzymać troszeczkę na dystans. Coś w ten deseń. No tutaj jest knockout, nie? Więc trzeba grać bezpiecznie. Ja w ogóle zauważyłem, że strasznie macham tym celownikiem, ale nie wiem, mam tak po prostu na tym Larrym i Lorym, że zawsze chcę mieć mniej więcej gdzieś ten celownik tam, gdzie mogą być gracze. I staram się właśnie tutaj jakoś to obijać. To Dexa już tutaj padł. Tam Neil tutaj świruje mocno, robi jakieś fragi. Neil naprawdę mega, mega mocny gracz. Tutaj troszeczkę obiłem jeszcze tylko Cordeliusa. On już jakąś smutną buźkę wysłał. On już wiedział, co się święci. Tutaj jeszcze Neil próbował dojechać tego Gina, ale uciekł mu. Ja cały czas trzymam tego Cordeliusa z dala właśnie od tego Gina. Neil go w spokoju mógł załatwić. No i co? No został nam biedny sam Cordelius. Także koniec! I mamy, słuchajcie, pierwszą rundę wygraną. Tutaj rzuciłem swojego brata, odzyskałem sobie trochę HP i w międzyczasie się zrespił Cordelius, gdzie został on od razu w ogóle pokonany. I słuchajcie, z tego co rozmawiałem z Zimonem, to aktualny poziom na takiej legendzie to jest mniej więcej jak na diamencie właśnie na Power League'u wcześniej, czyli ten ranking jest jakby tak leciutko zakłamany. Troszeczkę łatwiej się wbija te rangi teraz. Plus też ciekawą opcją jest to, że nie można z rank spadać. Jak już się wbije na przykład taką legendarną, no to się z niej spada, to gdy sobie Neil poleciał, jeszcze dokończył tutaj rozgrywkę. No i mieliśmy 1-0. Przedostatni mecz właśnie o legendę. Jak widzicie, tutaj jeszcze została ta Amber szybko pokonana. No Larry i Lori przed tym nerfem naprawdę potęga. Oni w ogóle dostali tyle tych nerfów i cały czas byli mega, mega mocni. Teraz myślę, że są w miarę dobrze zbalansowani. Nie są już tacy strasznie, strasznie upi. Tu czekałem właśnie, aż ten Cordelius gdzieś zrespi. Gdzieś tu zaraz powinien się pojawić, a jednak wyszedł tam nam na dół. Ale i tak na spokojnie tutaj Nexa i Neil go skończyli, więc co? No mamy tutaj kolejną rundę zdobytą. I biedny Jean został tutaj na koniec osamotniony. Ja go jeszcze tutaj jakoś chciałem
wysunąć troszeczkę z tych krzaków, a i tak został pokonany. No i mamy zwycięstwo i słuchajcie, tylko jedna gierka dzieli mnie właśnie od tego, żeby wbić legendarną rangę, zobaczcie, plus 84 pucharki. I w ogóle to jest hit, że Dexter też zaraz może wbić właśnie legendarną rangę. Od razu zagraliśmy kolejną gierkę, jak widzicie, niestety tutaj czerwoni zaczynali. I o tą gorącą strefę musieliśmy się teraz modlić, że nam Leona nie zablokują i że Dexter będzie mógł grać Leonem, bo tak szczerze, no tą postacią szło mu zdecydowanie najlepiej. Zablokowaliśmy Edgara, Franka i El Primo, przeciwnicy właśnie tutaj Spike'a, Dajdabajka i Rico. No i oczywiście Nexa wziął sobie tego swojego Leona, Neil tutaj grał Bibi i ja teraz miałem dylemat, czy może jakąś Piperkę poświrować, ale nie, uznałem, że lepiej i tak Larym i Lorim. No w sensie ta Piperka to była tak raczej dla baitu, żeby tam chłopaków podenerwować, że teraz nie wygramy, że zrobię takiego jakiegoś random pika jak wcześniej Nexa z tym Dynamikiem czy El Primo. Ale słuchajcie, no został zabrany mi Lary i Lori i musiałem kombinować, musiałem wziąć kogoś innego. Tego Larego naprawdę mało kiedy mi blokowali, mogłem nim grać cały czas, to było dla mnie mega dziwne. Uznałem, że chyba wezmę Kiełka albo jednak Cordeliusa. Czemu nie? No spróbujmy tą postacią, ona też jest teraz całkiem mocna. Nie się chciał tutaj jeszcze zamienić, ale nie, ja już sobie grałem tym Cordeliusem. No i co widzowie, zapowiadał się naprawdę mega ciężki mecz. A co najgorsze, zlagowało mi Brawla. Widzicie co się dzieje? Nie mogłem nic zrobić, musiałem zresetować wszystko, całą grę, a oni już grali, już byli w trakcie. Gra o legendę, a mi się wszystko buguje. I czasem tak niestety z Brawlem jest. Jeszcze nie mogłem tego uruchomić, cały czas czarny ekran. Ja taki wkurzony, nie? Tam gadam z Nexem na Discordzie. Czemu akurat w takim momencie to się zaczęło dziać? Tragedia. Jak wróciłem do gry, to właśnie od razu tutaj złapałem Bo w mój promień, żeby czasem do tej strefy nie wchodził, ale jak widzę, to przegrywaliśmy niestety i tych procent czerwoni mieli więcej, więc tutaj się naprawdę ciężka gierka zanosiła. Neil tutaj z Bibi jeszcze fajną piłeczkę posłał, ja od razu postanowiłem wlecieć gdzieś tu w krzaki z moim gadżetem, nie mogłem tutaj namierzyć tego baza, dobra, namierzyłem. Ten baz niestety chyba mnie pokona z tego co pamiętam, tak, no tym Cordeliusem już tutaj byłem też taki podpalony, zestresowany tym wszystkim co się dzieje, że tak trochę głupio w niego wleciałem. Nexa tutaj jeszcze uzupełnił jedną strefę, ja tu wlazłem w tą, tutaj no tragedia jakaś się działa w tej gierce ostatniej, naprawdę, ale dobra, tu się udało tego Larego jeszcze pokonać jakoś, tutaj mina, bo jakoś ją jeszcze tutaj ominąłem, stoję cały czas w tym polu, oni tam walczą, żeby rozwalić wszystkich, żeby nie robili tej drugiej strefy i powoli procenty widzowie zaczynają się zgadzać, 96 do 93, po tym jak dostawaliśmy takie lanie, po tym bugu i uwaga, uwaga, mamy to! Pierwsza runda jest dla nas, byłem taki zestresowany jak to nagrywałem i wszystko, totalny hit, że udało się to jakoś wygrać. No i teraz już trzeba było się opanować, trzeba było wziąć głęboki oddech i zagrać drugą gierkę jeszcze bardziej porządnie. Tutaj od razu z Nexa polecieliśmy na prawo, ja tym Cordeliusem troszeczkę tu nie potrafiałem, tutaj on ładnie wleciał, zgarnąłem tego baza i na spokojnie cały czas tam nasza strefa była robiona, baz jest jeszcze poobijany, mało ma HP, ale ja też tu nie chciałem się jakoś podpalać, chciałem grać bezpiecznie, jak widzicie tutaj teraz procentami, spokojnie wygrywamy, tam się wszyscy rzucili na Nila, on tam uciekł, musiał uciec po prostu, a my we dwóch tu dalej stoimy. Nexa już tam zaczął dojeżdżać, ja cały czas tutaj trzymałem tą strefę, żeby wszystko nam się fajnie nabijało, miny bo też już tutaj gdzieś wleciały, cały czas jeszcze utrzymywałem się przy życiu i na razie było ok, nie? Tutaj złapałem się w tą jedną minę bo i niestety mnie dojechał, ale i tak wygrywaliśmy na procenty, więc nie było źle. Tutaj zgarnąłem bo do innego wymiaru, szybko go rozwaliłem, jeszcze chciałem tego Larego dojechać, ale niestety no za późno mu ten gadżet dałem, tak no jakbym troszeczkę może jakoś lepiej to zrobił, to byśmy tutaj może szybciej wygrali, ale i tak mamy 100%, udało się. No i zobaczcie sami jak to wszystko wygląda, no bo niestety może nie najlepsze, ale miałem laga, tragedia się wydarzyła, tutaj legendarny jeden wbija na moje konto, Nexa potrzebował jeszcze jednej gierki, więc potem pomogliśmy mu oczywiście wygrać jeszcze jedną gierkę. No i mamy tu, jak to pięknie wygląda, nowa karta bitewna, legendarny, oczywiście będzie teraz używana. No i mamy też legendarnego Stardropa, który już czeka na otworzenie. I za taką rangę, no to mogłoby chyba coś fajnego wpaść widzowie, co nie? Także słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym w przyszłym sezonie spróbował wbić Mastera, bo może to będzie możliwe. Może znowu grając z Nexem, może znowu grając z Nilem, a może z kimś innym, a później też właśnie jak miałem już tą rangę, to pomagałem widzom troszeczkę nabijać wyższe rangi u nich, bo po prostu mając taką legendę, no to nawet jak ktoś przegrywał ze mną, mając niższą rangę, to i tak dostawał punkty na plus, więc to było naprawdę mega spoko. I co takie ogólne uczucie, jeżeli chodzi o tryb rankingowy? Te wszystkie mecze dały mi naprawdę mega dużo frajdy, pewnie też dlatego, że grałem sobie tak luźno z kumplami, miałem taką luźną atmosferę. No i udało się! Mamy tą legendę. Nie tryhardowałem już potem po tego Mastera, bo uznałem, że to zdecydowanie nie jest mój poziom. Póki co muszę się jeszcze sporo nauczyć, żeby właśnie to spróbować, a zobaczmy co mi wypadło z tej legendy. I słuchajcie, jest to hiper doładowanie do Cordeliusa, czyli właśnie do tej postaci, którą grałem sobie przed chwilą dosłownie w meczu o wbicie tej legendarnej rangi, więc taki ciekawy zbieg okoliczności. Jak tak dało, to teraz będzie trzeba więcej Cordeliusem grać, żeby grać nim jeszcze lepiej. No i tak dla potwierdzenia możecie tutaj sobie zobaczyć, no pięknie to wygląda. Słuchajcie, wejdźmy sobie jeszcze na Brawla, bo jak widzicie sezon już dobiegł końca. Klikamy to i zobaczmy co tutaj się wydarzy. Ostateczna pozycja legendarny jeden, to jeszcze tak dla potwierdzenia moich słów, widzicie tutaj jaką tą rangę otrzymałem. Ja tak szczerze jestem trochę z siebie dumny, ale wiem, że te rangi teraz łatwiej się wbijało niż właśnie w tej Power Lidze wcześniej, ale grało się naprawdę przyjemnie. Co się stanie jak tu kliknę, ta karta bitewna pojawi się w kolejnym sezonie, dobra. No i to by było na tyle w tym odcinku, zapraszam was jeszcze na mojego Instagrama Damian4ty, bo tam na stories rzucam kody do
do lobby, jak chcę właśnie pograć z widzami. Więc podajcie moje story na IG, 30 000 łapek i wbijam mastera w kolejnym sezonie. Dziękuję bardzo za oglądanie, sio!